W sklepach widać pierwsze obniżki cen żywności. Tanieją warzywa, owoce, cukier, mąka, a gdzieniegdzie także mięso. Sieci handlowe chcą w ten sposób przyciągnąć klientów. Pomidory potaniały, ogórki potaniały. Rzodkiewka jest tańsza. Są promocje. No i na tym troszeczkę bazuje pewnie większość z nas. Z miesiąca na miesiąc lista produktów z niższymi cenami ma być coraz dłuższa. Te obniżki cen żywności będą bardziej widoczne w drugiej połowie roku. Ja szacuję, że bardziej na jesieni. Polacy liczą, że ceny żywności będą spadać, bo w ostatnich miesiącach inflacja uderzała w portfele.